Siema. Właśnie mi się miesiąc skończyło, film w telefonie mi się udwał. O. Sorry. Moja żona ma pełno gadżetów. Ja nie wiem, jak z tym można jeździć. Wszędzie wszystkiego pełno. O. Nic, trzeba jechać do domu, podenerwować trochę domowników, żony przede wszystkim, niech żona wie, że męża ma. Życie by było zbyt nudne, gdyby mąż nie denerwował żony. Mam nadzieję, że Chełmża wam się podoba. Mi osobiście się podoba, mam wielki sentyment do tego miasta. No szkoda tylko, że to połączenie właśnie kolejowe z Torunia do Malborka jest takie, już nie będę mówił jakie, no ale kiedyś to połączenie tętniło życiem. Na stacji kolejowej była restauracja, poczekalnia, trzy kasy biletowe, jakoś się to trzymało. No teraz to wszystko podupadło. Ale naprawdę pamiętam, że sporo osób przyjeżdżało właśnie z Torunia. Godzina 15, no to masę tych osób się wyłaniało z tego pociągu. A teraz? Pociąg to był kiedyś pociąg, a teraz te pociągi co jeżdżą to takie większe tramwaje. No ale cóż, jest jak jest. Więc pojadę do domu, wypiję kawę, śniadanie dobre zjem. Ciekawe, czy mi żona coś przygotowała. Zobaczymy. O. Niedziela zleci. No i jutro do pracy. I znowu zaczynamy nowy tydzień. Czy się chce, czy się nie chce, trzeba chodzić, pieniążki zarabiać. O. To tak na tyle, mam nadzieję, że się wam Chełmża podoba. No i co? Tak myślałem o następnym odcinku i nie wiem, czy nie nakręcę takiego odcinka całkiem innego. Chodzi o takie tabletki, które wrzuca się do baku samochodu i samochód niby lepiej pracuje i można dużo więcej kilometrów zrobić na tych tabletkach. No ale to postaram się opowiedzieć w następnym odcinku. Oglądajcie mnie, nara.